Dzień dobry. Czy jeszcze mieszkanko jest aktualne? Tak, jeszcze jest. Super. A jakie tam są sąsiedzi? Mieszkają tam rodzina ukraińska i rodzina białoruska. O, no to nie wiem, byli bo pani Ukraińcy. nie jest z Ukrainy. Ja jestem z Rosji. A! No to rzeczywiście, przepraszam, że się śmieję. Ale oni się dogadują między sobą. Flagę Rosji to pewnie nie mogę wystawić na balkon. Ale to wie pani co, ja już pani tego nie pozwolę, bo to się jakby z moimi poglądami nie zgadza. Jak no to niepoważne jest, powiem pani szczerze. A jakie tam sąsiedzi? No ale obcokrajowcy czy Polacy? Z tego co wiem, to raczej Polacy. No to dobrze. Dobrze, że nie Ukraińcy. Czemuż tak? No bo jestem z Rosji i Ukraińców nie lubię. A to nie wiem, gdzie jestem, czy ja panią chcę to wynająć. A czemu? Z tego samego powodu, dla którego pani nie lubi Ukraińców. Już bardzo niemiło to mi powiedział, nie? Dostosowuje się do poziomu. Do jakiego poziomu? Pani zaczęła od Ukraińców, więc pani ich nie lubi, ja mogę nie lubić Rosjan, nie? W takim razie to dziękuję bardzo. Klasny panek. Nie, bo jestem sama z Rosji. Czy jest możliwość wynajęcia osobom z Rosji? Tak, nie ma problemu. Ważne, żeby płacić na czas i była umowa. Czy możemy wystawiać flagę Rosji tam na balkon czy lub na okno? Musiałabym się zastanowić, bo wie pani, potem może ktoś coś zrobić. Znaczy myślę, że tak, bo tam z tyłu jest takie podwórko, że tam tak naprawdę nic się nie dzieje, także bez problemu. Jakie tam są sąsiedzi? Polacy czy obcokrajowcy? Polacy, Polacy. To dobrze, że nie ten, że nie Ukraińcy. Parking to jest... A czemu nie Ukraińcy? Czemu tak pani mówi? Bo jestem z Rosji. Aha. Czy mogę flagę Rosji wywiesić tam na balkonie czy na okno? No to już pani pojechała z flagą. Niekoniecznie. Jak na przykład wynajmę mieszkanie u pani, czy mogę wystawić flagę Rosji? No to chyba panią, nie wiem, zabiją w tej obecnej sytuacji.